No cześć i czołem. Jesteśmy kurna w UK z Rosołem. Właśnie się zorientowałem, że wziąłem nie tą kamerę z 8-gigową kartą i mam tylko 30 minut na... widzicie tam dalej w sklepie. Hello, alright? Mój szef kupuje sobie kosiarkę. Mam jechać, spotkałem się z Bodziem, który mnie tutaj ściągnął do pracy i tak właśnie przyjechałem dzisiaj tylko zrobić assessment, a się okazuje, że jeżdżę z szefem i kupuję teraz kosiarkę, a za chwilę jedziemy do Podzia, do Mana, odebrać się jakąś ciężarówkę i potem z Bodziem lecimy na Southampton, także będziemy się widzieli za chwilę, trzymajcie się. Siema, czołem, Kluski z Rosołem. Witam. Słuchajcie, zatrudniłem sobie kamerzystę, a tak prawdę mówiąc, jest to Bodziu, jest to osoba, która jest odpowiedzialna za to, że akurat w tym miejscu siedzę i nie wiem, gdzie kurwa mam jechać. Musimy gdzieś nawrócić. Dobra. Tam jest ślepa ulica albo rondo, nie pamiętam, spróbujemy. Słuchajcie, Bodziu zrobił mi teraz znowu przyjemność i nagrywam je swoim telefonem. Z tego względu, że kamera nie ładzia. Padła. Padła kamerka. No jedź, jedź. A drugą zostawiłem w samochodzie. Taki wariacki dzień dzisiaj. Widzieliście wcześniej na filmie, nagrałem szefa, jak zapierdala z kosiarką. No i tak. Jedziemy sobie do Southampton. Dzisiaj więcej już nie będziemy nagrywać, robimy tylko taki krótki wstęp. Bodziu, on mi mówi, że mam jechać tam prosto. Nie, nie słuchaj go. To co mam zrobić? Nawrócić tutaj. Duże rondo, dasz radę. Nawrócić, tak? Bo to jest 7,5 tony. Tak, przecież, tak, tu jest miasteczko, wiesz, a my musimy się dostać z powrotem na rondo, tam przez M6 przebić na Coventry. Dobra, o czym mówiłem. Że nagrałeś szefa, jak kosił kosiarkę. Tak, próbował odpalać kosiarkę w sklepie, ale no, nie miała benzyny i nie dało rady. I kupił sobie tą kosiarkę, ale nie będziemy teraz o szefie gadać. No i zabrał mnie szef właśnie do Bodzia. Bodziowi się skończył czas i zapierniczamy sobie razem teraz do Southampton i spędzimy razem noc, jakkolwiek to brzmi. Ja już dzisiaj chłopakom mówiłem, że jestem bardzo spragniony po 2 miesiącach, ale no mam nadzieję, że przypadkowo Mariowi żadnej krzywdy w nocy nie wyrządzę. Także to było takie krótkie przywitanie z mojej strony. Będziemy dalej nagrywać jutro. Dzisiaj sobie z Bodziem teraz zamienimy kilka słów razem. A ja was żegnam i widamy. Widzimy się jutro. Trzymajcie się, robaki. Bodziowi zachciało się jeść, bo nie mamy co do jedzenia w ogóle. Bida taka, że właśnie nagrywamy to ujęcie, żebyście nas zasponsorowali, bo nie mamy co jeść. Tam u góry jest... Małe datki. Małe datki. Tam u góry jest mikrofala. I Bodziu chciał rozdziewiczyć popcorn. No i mu się udało. Tylko, że tak go rozdziewiczył, że nie może oddychać. No. Taki dym z niego idzie. A jeszcze spalony. Idzie to w ciebie jeszcze. Dobra, zobaczcie sobie tu na drożkę. Na chwilę. Bodziu, możemy tak zrobić? Nie. Co myślisz, żebyśmy ich tu wsadzili na chwilę? Co? I tak może być? Pasuje? Nie wiem, czy ten dym będzie widać teraz. O. Tak się mi spalił popcorn, no niestety. Mario się nie chce poczęstować, jakbym go nie spalił, to by pewnie chwycił trochę, ale... Cześć czołem. Zapierdalamy z Bodziem wodę z cytryną z rosołem. Na dobry początek, Bodziu. Z cyckiem. I z cyckiem. O. Zdrówko. Śniadanie. O kurwa. Gorzej mi mordę wykręciłem, bo... Widzimy się na... Przegryźce.
widzimy się na dokach, mordy. Trzymajcie się. Już jedziemy? Nagrywamy? Naprawdę? Zadziwiłem Maria. Cześć, witam. Zapomniał o kluskach i rosole. Ty, tak się najadłem zupy mlecznej, że mogłem powiedzieć cześć czołem. Stary, będzie nas trzymać ta zupa chyba do 4 po południu. Witam, słuchajcie, szybka taka relacja. Spaliśmy, tam jedziemy Bodziu, nie? Spaliśmy sobie z Bodziem. Wyspaliśmy się nawet. Mario, tam jest taki guziczek, takie roleta jest, szyba namalowana. Tu, no. Po prawie, no, daj na dół. Tak jest dobrze? Pewnie, teraz ci oczy nie świeci. Zapomniałem, co chciałem powiedzieć, bo zostałem zaskoczony i w ogóle nie zrobiłem make-upu w ogóle, tak prawdę mówiąc, do tego ujęcia. Ale słuchajcie, zostawiliśmy już Southampton. Mario, chodź się. Tak. I jedziemy na pierwszy rozładunek. Gdzie jedziemy, Bodziu? Overton. Jedziemy do Overton na rozładunek, wracamy do Southampton i potem mamy już dłuższą trasę. Nagramy później relację z jak Bodziu uczy mnie przesuwać, jak to się nazywa? No, slajdować na czepę. Slajdować na czepę. Na razie powiem wam tyle, że jeszcze się tak do końca nie obudziłem i jestem zaskoczony, że w ogóle jest tu kamera. Co wy tu robicie w ogóle? Jak wy tu przyszliście? Dobra, widzimy się później. Trzymajcie się. Nie chcę nic skasować jeszcze. Nie, spoko, spoko. Kurwa, jedzie coś tutaj. A pierdolę. Dobra, dobra, podcisnę. Wcisnę go. Przejadą. Dobra. Mamy koło tego busa. Dojazd, kurwa, do firmy. No wiesz. No renówka jakby ta duża jedzie za nami, kurwa, co tam mnie przepuszczała, nie? No. No jedź, on cię, bo ta nie. Nie, ja bym się tam nawet nie zmieścił, bo cię. Wywiń się na prawo mocno. Czekaj. A nie, dobra, myślałem, że ona nam chce coś powiedzieć. Ona przytrzymała mu drzwi tylko. Morning. Wiesz, póki ktoś nie przylapuje i nie mówi, że nie jedźcie tam, to czyli można jechać. Tak. No wiesz, no kurwa, no kawałek miasteczka, to już się nie w takie miejsca, no, kurwa, wjeżdżało. Gdzie pchasz do chuja, no gdzie kurwa pchasz? Dawaj tutaj na chwilę. Tutaj daj. Kurwa, no przecież jak, chłopie? No nie myślę. Nagrywasz to? Tak, cały czas. Masz pod na czole? Jestem kurwa taki zdenerwowany. Bodziu mówił, że będzie łatwo. Ale się będę tą wjebał. Stój, Rysiu, stój. Thank you. Ja słyszę chyba Zello cały czas gdzieś w... A mi się tutaj, bo mam zalogowane cały czas, wiesz? Że pojeździłem czasami w takich miejscach, no ale... Wiesz co, no ja teoretycznie planowałem, że pojedziemy tamtą niby drugą drogą. Aha. Ale wiesz, tamta generalnie no mogła być dokładnie taka sama, no nie? Tak. Wiesz, trudno powiedzieć. Powiem ci, że jestem zdziwiony, że taki dojazd w ogóle do... Do firmy, do firmy, nie? Bo to jest droga o nazwie B, nie? No. A wiesz, jakie drogi B są. Dokładnie. Czasami. Możesz depnąć trochę, a chociaż teraz nie, bo jedzie, ale jak nikogo nie będzie, to sobie tak troszkę przyspiesz, żeby to jak najszybciej, wiesz, ominąć. Bo tam już powinno być dobrze.
Dawaj. Już nie mam tak jeszcze do końca tego auta wyczutego. No, troszkę na prawo. Dobra, przeszło. Oj, daj. Będzie nie chciał. Fajnie tu jest, zajebiście, ale nie chciałbym tu mieszkać. Nie, takie trochę za dupie. Kurde, to gdzieś tu. Dobrze jest. Nie, nie. Mam nadzieję, że już nie będzie wężej jak było. Nawet nie, nawet się nie spociłem. Dariusz, otwórz, bo ci... Okej. Okay. Się tak nie mówi, Bodziu. Baci z burgery i frytki poprosimy. Dzień dobry, tu Mariusz Wieszczyciński. No patrz ty, przełączyło mnie. O, thank you. Robocik się odezwał i ci otworzył szlabani, to... Jesteśmy na bazie Maritime'a. Nie. Poczekaj, się szlaban cały otworzy, bo tam ktoś urwał. Jesteśmy na bazie Maritime. Czy pan jedzie na Kraków? Tak. Wie pan co? Ja by chciała tam pod Krakowem i taką wiocha. Ja by tak chciała. Jezu, jaki pan nie piękny. O. Ale że trafiła dzisiaj, taką babską ciężarówką pojadę. Jeruń! O! Mario! Jak ten Mario z tej gry? Dobra, to był żart. Pani jednak nie jedzie pod Kraków, a my musimy zapierpip na doki, bo mamy mało czasu. Więc Mario, musisz zapierpip na doki. Musimy szybciutko wjechać na MT Park. No powiedziałeś, że na zakrętach muszę wolniutko, żeby nie urwać tego. No. Widzę, że pamiętasz moje lekcje. Zgaszę go, co? Na wszelki wypadek. Pa, pa. Pa, pa. Pa, pa. Idę odpiąć plandekę. Ale się kurwa zatrzymałem. Szybko to zrób, żeby nikt nie widział. Hello, my! Jestem szybki, co? Widzicie, jak szybko się teraz... Bil. Teraz szybko się plandekę rozpina. No i pięknie. Position one. Mówisz? A nie tu? Nie. Tam na ten pierwszy. Znaczy dwójka generalnie. No to właśnie pytałem, czy no. Na... No. Nie, to tu chodziło mi o to, że do przodu, pierwszą. Tak. Brawo. No i czekamy na dzięcioła, który przyjedzie i... Zobacz w to lusterko, jak się pięknie z linią zatrzymałem. Dobry? No. No i co teraz robimy? Czekamy... Tam jest taki pan, co jeździ na takim kuźwa wózeczku. I przewozi kontenery. I czekamy na takiego pana, który nam przyjedzie i zabierze nam nasz. No. I potem zapierniczamy do transfer, a Eira to... Tutaj transfer, jesteśmy tu, a potem przemieścimy się, teleportujemy się do transfer area tu. No. I potem spierniczamy do domu. Spierniczamy do domu. No teraz go to area. Chyba. Nie, to problem. Be careful. Nie, to nie jest. Widzisz, Mario, jednak opłaciłeś twarzowy i cię wpuścili. Pozwolenie to jest permission. Permission, właśnie, nie mogłem sobie przypomnieć. Nie wiedziałem, o co działo. Chciałem powiedzieć access. Ale access to chyba nie bardzo, nie? Czy ja mogę teraz jechać sobie na ten pas? Nie. Dlaczego? Bo ten jest do Arei 1. A my jedziemy na Areę 2.
Trzymaj się lewej. To gdzie to jest napisane? Nie zgadzam się z tym. No jak to nie jest napisane? Na ziemi. Tam miałeś napisane już. Aha. Przy szlabanie i tu masz też. Transfer area 2, transfer area 1. Tu jest komputerek do transfer area 1. Tutaj po prawej. Tak. Tu jakbyś miał transfer area 1 w papierach, to byś musiał się tu zatrzymać. To byśmy powiedzieli, który slot. To masz to, co ci na mapie namalowałem. Pokażemy naszym widzom, twoim fanom i ulubieńcom. Pokażemy piękną mapę, którą ci wyrysowałem. Zobaczcie. Tu jest area 1. O, proszę bardzo. Zobaczcie, jak Bodziu się postarał i wyrysował mapy dla mnie, jak już będę jeździł sam. To jest przy współpracy Maps Here. Ja myślę, że za niedługo to trafi na Tomtoma albo na Supera. Te pitonki mi się pochowały. Będę musiał wyjść. No właśnie. Jeden ci się schował. No i teraz już na prawy pas się ustawiasz. Za momencik przejadę. Już możesz nawet tak. Czasami tu stoją samochody, wiesz, nieraz w kolejce, to już się po prostu, wiesz, musisz za nimi ustawiać, no nie? Powiem ci, że mogliśmy generalnie od samego początku nagrać instruktaż, jak się poruszać po Southampton. Może by się to komuś przydało, no nie? No, ale... A to ty sobie jeszcze możesz nagrać. Ja jeszcze to nagram, na razie to jest instruktaż dla mnie. Taki... Znowu mamy komputerek, nie? I tu już nam poda slot. Nie, tutaj będziemy grali w Mario Bros. Na tym komputerku. Mario Bros. Mario Brothers. Brother? Jak była ta gra? Mario Bros. Mario Bros. No to tu będziesz zaraz ciupał Mario Bros. I jeszcze weź dwa hamburgery i dwa zestawy frytek. Do tego poproszę dwa zestawy frytek. Nie chcę się słuchać. 56 znowu. Stop. Co masz robić? Poczekaj, czytam. Dokładnie. Ja bym se na twoim miejscu zapisał w papierach, żebyś se nie zapomniał. Ale ja nie zapomnę. Nie? 5 and 6, 56. Jemu się wszystko z dupiczeniem ten kojarzy. Ale mamy puściutko. 5 and 6. Ale ciekawe, mamy tu napisane jaki kontener? 40, tak? Tak. O Jezu, zapomniałem, 56. A nie 65? Nie, 56. A ja myślę, że koło 70 coś było. To... O, już jesteś? Ja jestem tak zajebiście szybki. Dobra, liczymy sekundy, albo minuty, albo... No, minuty liczcie, jak długo Mario będzie cofał do slota. Do jakiego klopa? Do slota. Chyba mu to jakoś wyjdzie dzisiaj. Wczoraj to długo czekałem, aż się ładnie ustawi, równiutko. Bodziu, przecież. Żartowałem. Ty, ja muszę idealnie prosto stać tu, nie? Nie, no tak no, krzywo będziesz stał, to on też wjeżdża nad twoją naczepę, więc musi mieć generalnie prosto, no nie? Ty, to nagrywałeś? Yes, of course. To nie może być, że ja na wizji bekam, no. Nie, to... To se wytniesz. Nie wytnę. Dobra, jedziemy Mariowi pokazać transfer area 3, żeby wiedział, bo nie mieliśmy okazji na tym transferze wylądować podczas naszego filmu, znaczy naszej wycieczki instruktażowej. Więc jedziemy mu pokazać. Przy okazji będzie widział... Przepraszam, że ci wchodzę w zdanie. Słucham. Ta twoja nawigacja już, kurwa, jak to się mówi, po angielsku powiem, bo nie wiem, jak to po polsku zrymować. Do my fucking headache. Gra, dzwoni i buczy. Yes, of course. Dlatego, że źle jedziesz, według mnie. O, i właśnie to, co chciałem wam powiedzieć, tak. To tu na tych dokach sumują właśnie te największe statki wycieczkowe. Może nie największe, no. Wszystkie generalnie tutaj przypływają. I w tej chwili jakiś stoi. Nie wiem, czy to jest ten jeden z większych Independence, czy to jest... Lewo, nie? Tak. No to jest to, co ci tu te budynki pokazywałem na tej mapie, pamiętasz? Tak. Tu możesz tylko w lewo. Nie wiem, czy to stoi a prawdopodobnie Independence, ale nie jestem jeszcze pewny, bo nie widać. Tutaj na wprost generalnie przypływa ten największy kontenerowiec, bo tu jest dok, który prawdopodobnie już jest pogłębiony. On kiedyś był w planach do pogłębienia,
ale już chyba jest pogłębiony, więc no akurat nie ma tu żadnego. Już widzę, że stoją dwa statki wycieczkowe. Jeden jest zacumowany przy Mayflower, tak zwany. Poczekaj, bo rozpędzasz się. Tak, area tu jest 3, transfer area 3. Na prawo jest area 3. Tak, tu na tym rondzie jak dasz w prawo, to tam jedziesz do transfer area 3. A my jedziemy tu. A my jedziemy prosto w stronę tego nieszczęsnego Pentalvera, którego ci chciałem pokazać. Jakbyś chciał, to można w ogóle przejechać wzdłuż Mayflower. I tam widać bardziej te statki, gdzie, jak są zatumowane, ale to może sobie kiedyś sam najwyżej pojedziesz. Ja ci pokażę, gdzie skręcić. Tylko jeszcze ten Pentalver, nie? No to jedziemy na razie prosto. O, co się tu zmieniło? Popatrzcie. Tu jest skup złomu, znaczy skup złomu to nie jest. Tutaj złom przywożą i ładują na takie duże statki. Nie wiem, czy widać, bo to o, widać, takie widać. To stoi. O. Powiem wam tego, już powiem wam coś, że już widzę, że się zmieniła jedna rzecz. Mają zamontowane niedaleko tego złomu, który tu jest składowany, są na obrzeżach pomontowane, widzę takie wentylatory, nawilżacze wodą, dlatego że bardzo często ten złom przy upałach się zapalał. Raz jak się tu ten złom zapalił, to powiem wam, że nie wiem, chyba tutaj pół miasta było tak zadymione, że to się w głowie nie mieścimy, nie? No, to jest ta droga, Mario, tu, gdzie możesz sobie zaparkować po prawej stronie, jak widzisz, tam stoją ciężarówki. Tutaj już widzę takie, no. No, a tam w dali widać, ja wam przybliżę, o, tu jest wycieczkowiec. Zaraz dowiemy się, który. A to jest chyba Independence, najprawdopodobniej. Właśnie tam jest podstawiona, o, przepraszam, bo trochę z kamerą uciekłem. Tam jest podstawiona w tej chwili ta taka wieża, przez którą pasażerowie wysiadają. O, nie wiem, czy to będzie widać, czy nie. Nie, to nie jest Independence, to jest Caribbean. Zaraz przeczytamy. Caribbean Princess, czyli księżniczka Karaibów, dobrze mówię? Caribbean Princess. O, księżniczka proszę Karaibów. To jest jeden z większych, ale to nie jest jeszcze niestety ten duży, ani ten największy, bo ten największy to podobno niedawno w ogóle był wyprodukowany gdzieś tam, on tu przypłynął niedawno, tu święto było w Southampton jakieś, a tam dalej jest następny, tam jest właśnie to tak zwane Mayflower, tam stamtąd wypływał Titanic podobno, nie wiem, jak coś tu mówię źle na tym filmie, to po prostu nie bierzcie mnie na poważnie, bo ja tylko mówię to, co wiem. Po lewej to będzie to Pentalver, tak, ale to jeszcze nie, to jeszcze kawałeczek, o, tu jest jeszcze ten stateczek. Tu jest Mario w ogóle, lat 16, uczy się jeździć. Tu także się nie wjeżdża na pewno. No i tutaj są te właśnie te oto. No tu widzisz, pozastawiali słupkami, nie wiem czemu. Dobra, wjazd do... I jeszcze nie jest Pentalver. Po prawej stronie stoi kontenerowiec. Nie wiem, dlaczego on tu stoi. Prawdopodobnie czeka na możliwość wjazdu. Pieron wie. One zawsze tam stoją. I tu zbliżamy się właśnie do tak zwanego Pentalvera. To jest ładnie napisane, Pentalver. Tak, tak, tak. Jest wszystko opisane. Także o, tu się wjeżdża do Pentalvera. I ty nie mówiłeś mi, że nie w lewo, tylko tutaj do prawej. Nie. Właśnie w lewo, tylko żebyś nie pomylił. Tu jest w lewo wyjazd z Pentalvera, więc nie tak. Tu, tylko tu, gdzie pisze o. To właśnie tutaj. Tak mówię. Tam jest taka tabliczka żółta, o, i tu jest napisane, gdzie, kto, co i jak, na której linii. Już oddalamy. Tu jest więc ten twój Pentalver, nieszczęsny. Mamy tu kolegę Krystiana na Radio Zelo. W ogóle byśmy nic o Radio Zelo nie powiedzieli, no ale kit w oko. No, to w każdym bądź razie tutaj Krystian ci pomoże, bo ja już nie miałem okazji. Ja ci mniej więcej wytłumaczyłem na tej mapce wczoraj tak tylko, jak to mniej więcej wygląda. Gdzie tu wyjazd jest? Tu zwolnij przy tej budce security, tak się wywiń w prawo mocno na rondzie i do nich do okienka w lewo. Ja kamerę tam troszeczkę na dół, żeby nie było ten. Tutaj panu dasz kartkę. Hello, are you okay? Sean, thank you. I wyjeżdżamy. Tu oczywiście znowu ktoś urwał szlaban, więc chłopaki się męczą i naprawiają. Na pewno Mario. No nie, ty tu nie byłeś. Nie przesadzaj.
No i tu jest ten cały pentalwerek właśnie, o, po lewej stronie. Tam jak wyjedziesz troszkę do przodu jeszcze, to będziesz widział te miejsce, gdzie tam się ustawia, żeby, wiesz, no otworzyć. No i tak jedziemy w lewo, chodzi. Tak, 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 tak. O, widzisz, tam stoją, o. Aha. I tam musisz sobie z prawego sobie nawet weź. No, tu się w ogóle jedzie do centrum Southampton. W prawo jakbyś pojechał, to dojedziesz do tego Mayflower, ale tam nie jedziesz, bo tam nie jeździsz. Możesz ty tam z buta kiedyś zajść, ewentualnie jakbyś tu jakąś pauzeczkę dłuższą robił. No i tu jedziemy wzdłuż tego pentalwera. No już nic nie będzie widać, bo jest zakrzaczone wszystko. Więc niestety. Tu musisz uważać, bardzo często stoi kamera na środku, jakbyś tak jechał od razu na tą bramę, to jak się tam rozpędzisz, to żebyś tu nie zapomniał zwolnić, no nie? Ogólnie. Tutaj będziemy wyjeżdżać na taki wiadukt, więc z tego wiaduktu będzie fajnie jeszcze całe doki widać. Ja wiem, że jest dużo ludzi, których to może nie interesować, ale jest bardzo dużo ludzi, którzy nie wiedzą, jak na przykład doki wyglądają. Nie są to największe doki w Birmingham, chciałem powiedzieć. Też nie są tam. Bo są nie są to największe doki w Anglii. Są większe, jest na przykład Port Felixstowe. Niektórzy mówią tak zwane miasteczko kontenerowe, bo tam to jest naprawdę małe miasteczko. No i tu jeszcze raz ten stateczek tam widać w dali. No i sobie tu wyjeżdżamy na taki wiadukt. I ta droga prowadzi wzdłuż właśnie tego całego portu kontenerowego. Dawaj te kamery tu na mnie. Także widzicie, Bodziu wam wszystko opowiedział. Nie musiałem. Zgadałem. Nie musiałem w ogóle się męczyć, także. Kontynuuj, proszę. Zatrudnię Bodzia na pełny etat do gadania. No i wyjeżdżamy na ten wiadukt i powiem wam, że właśnie wracając do tematu tego złomu tam, jak to się paliło, to ta cała część tego miasta tutaj była w dymie. Tu ludzi prawdopodobnie z tych pierwszych budynków nawet ewakuowali, bo tu było naprawdę wszystko zadymiane. Kto tam wie, kto tu mieszkał, to pamięta ten incydent. No, także doków było widać tylko tyle. No my już z Mariem zawijamy na niemiecką autobanę tak zwaną, czyli motorway, i zapinkalamy w stronę domu. Mario, czy chcesz jeszcze coś dopowiedzieć w moim filmie? No. Nie wiem, czy to wstawię. Nie, żartuję. Co za łobuz. Nie, dzięki, na razie. Na razie nie mam nic do powiedzenia, jadę do domu. Jestem zmęczony. Bodziu tak chrapał, że się nie wyspałem. Ale on was kłamie, on jedzie do mojego domu. Na razie.